Ponad 1000 rozmów przeprowadzili przedstawiciele Platformy Obywatelskiej z mieszkańcami Łomży, aby zapytać, jaka powinna być przyszłość miasta. Wyniki akcji omówili liderzy PO w mieście. Cezary Kisiel, szef łomżyńskich struktur Platformy i Maciej Borysewicz, radny i kandydat PO na prezydenta Łomży. Szanowni Państwo, przez ostatnie ponad 3 tygodnie odbyliśmy setki spotkań z mieszkańcami Łomży. Otrzymaliśmy ponad 1000 ankiet, które zamieściliśmy na Facebooku i stronie 600lat.pl. Za wszystkie te spotkania bardzo serdecznie dziękujemy. Za wszystkie ankiety również. Było to niesamowite doświadczenie. Rozmowa z Państwem. Bardzo dziękujemy, że przyjęliście nas tak ciepło. Obiecujemy, tak jak w naszych rozmowach, że nadal będziemy z Państwem rozmawiać, będziemy do Państwa wychodzić, będziemy kontynuować nasze spotkania z mieszkańcami Łomży, bo wiemy, jak bardzo jest to potrzebne. O wynikach naszych ankiet proszę, aby poinformował nas Maciej Borysewicz. Maćku, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za przybycie, za taktyczne przybycie. Szanowni Państwo, za pośrednictwem mediów chcielibyśmy dzisiaj przekazać najważniejsze informacje i wnioski wynikające z przeprowadzonego badania ankietowego. Pomiędzy 25 sierpnia a 3 września dokonaliśmy jakby tego podsumowania, mamy już te wyniki. Cieszymy się, że udało nam się pozyskać osoby, które są no, specjalistami w zakresie takich badań i te wyniki naprawdę są wynikami no, profesjonalnymi. Proszę Państwa, założyliśmy sobie na początku tej akcji pewien cel. 1000 ankiet. No, z przyjemnością mogę powiedzieć, że ten cel został osiągnięty. W przeciągu 25 dni udało nam się pozyskać 1016 ankiet dotyczących badania jakości życia mieszkańców Łomży, oceny sytuacji w naszym mieście. 73 ankiety zostały wypełnione przez stronę www.600lat.pl, natomiast 957 ankiet, czyli główna część, została wypełniona bądź na profilu facebookowym, bądź w bezpośrednich rozmowach, o czym mówił pan przewodniczący, przy okazji prowadzenia akcji Łomża Co Dalej. W trakcie właśnie podsumowywania tych wyników i wyciągania wniosków okazało się, że 114 ankiet są to ankiety wypełnione przez osoby spoza Łomży, mieszkańców gmin, powiatów oraz mieszkańców ogólnie całego kraju. Uznaliśmy wspólnie, że dla przejrzystości sytuacji tych wyników 114 ankiet nie uwzględnimy w podsumowaniu, gdyż interesują nas tak naprawdę w tym momencie opinie mieszkańców samego miasta. Za wszystkie bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, bo naprawdę były to otwarte, miłe rozmowy. Nikt nie odmówił udziału w badaniu ankietowym, także naprawdę jest to dobry prognostyk. Szanowni Państwo, jakie możemy z tych badań wyciągać wnioski? Otóż dzisiaj zaprezentujemy mediom, wszyscy Państwo dziennikarze otrzymają to w formie papierowej, jak i mailowej oraz umieścimy wyniki tych naszych badań zarówno z jednej, jak i z drugiej ankiety na stronach internetowych, na profilach facebookowych i mówimy tak, każdy może z tego korzystać. Nie rościmy sobie żadnych praw, pozwalamy każdemu kandydatowi, każdemu komitetowi, każdemu zainteresowanemu, nie wiem, badaczom, autorom jakichś prac naukowych, proszę korzystać z tych badań. One są przeprowadzone profesjonalnie, rzetelne są wyniki, prawdziwe. Nie było tutaj żadnych, nie wiem, nadużyć czy naciągnięć. Otwarte pytania, które zawierają mnóstwo Państwa odpowiedzi opisowych, szczególnie co Was boli, czego brakuje, na co powinniśmy stawiać, również będą udostępnione, więc naprawdę bardzo, bardzo ciekawa lektura. Szanowni Państwo, jakie możemy krótko wyciągnąć najważniejsze wnioski z tych badań. Nie chcemy dzisiaj szczegółowo ich omawiać, bo pewnie ta konferencja musiałaby trwać cały dzień. Szanowni Państwo, po pierwsze, mieszkańcy miasta zauważają, że miasto Łomża się wyludnia. Miasto Łomża wyludnia się, wyjeżdżają młodzi ludzie. Pytanie jest takie, czy ten proces można powstrzymać, czy należałoby ten proces jego skutki zminimalizować. Otóż nam wydaje się, że trzeba po prostu minimalizować skutki tego procesu. Młodzi ludzie
w jakiejś części na pewno z tego miasta wyjadą po szkole średniej, z tego względu, że chcą poznać świat, chcą zdobywać nowe doświadczenia, studiować w większych ośrodkach. My będziemy robić wszystko, żeby ci mieszkańcy, ci młodzi ludzie chcieli wracać po studiach do Łomży, chcieli tutaj być z powrotem i tworzyć naszą małą lokalność. Drugim wnioskiem bardzo istotnym, który wynika z tych ankiet, jest sytuacja dotycząca stanu finansów miasta i gospodarowania budżetem. Mieszkańcy zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo miasto jest zadłużone. Mieszkańcy oczekują poprawy sposobu zarządzania budżetem miasta oraz zgadzają się w większości na to, żeby zacząć spłacać zadłużenie nawet kosztem jakichś inwestycji. Więc to jest bardzo, bardzo ważna informacja dla nas. Trzeba podjąć te działania, szczególnie będzie to dotyczyło nowych władz, które pozwolą na zracjonalizowanie budżetu miasta, zrównoważenie. Szanowni Państwo, nie może być tak, że wydatki stałe przekraczają już stałe dochody. W ten sposób będziemy zawsze się zadłużać i rolować za kredyty, co oczywiście może nieuchronnie prowadzić do bankructwa. Trzecim wnioskiem, który możemy dzisiaj Państwu przedstawić, jest to, że mieszkańcy w zdecydowanej większości cieszą się, że powstanie obwodnica miasta Via Baltica. Widzą w tym ogromną szansę na rozwój naszego miasta. Zwracają jednakże uwagę, że może być to również zagrożenie. To znaczy wskazują na to, żeby tą szansę wykorzystać, należy być dla niej bardzo dobrze przygotowanym. Jeżeli będzie nam dane, a w to głęboko wierzę, sprawować i realizować władzę w naszym mieście, powołamy zespół, który będzie przygotowywał plan działania już po otwarciu drogi Via Baltica. To jest dla nas ogromna szansa dla przedsiębiorców, dla pozyskiwania nowych inwestorów, dla poszerzenia granic miasta, ale musimy być na to przygotowani. Musimy korzystać i czerpać z doświadczeń miast, które poprzez otwarcie swojej obwodnicy utraciły pewien ruch samochodów, tak, czyli potencjalnych klientów czy potencjalnych przejezdnych, których można w jakiś sposób zainteresować ofertą miasta. Musimy na to być przygotowani. Czwartym wnioskiem, który dzisiaj chcieliśmy Państwu przedstawić, jest to, że w ocenie mieszkańców hierarchia kościelna w naszym mieście ma za duży wpływ na władze miasta. Mieszkańcy oczekują, żeby ten wpływ był ograniczony, żeby rozdzielić sprawy świeckie od spraw kościelnych. I najważniejszy, ostatni wniosek, o którym Państwu dzisiaj chciałem powiedzieć, który wynika w 99% z analizy odpowiedzi mieszkańców. Mieszkańcy Łomży są dumni ze swojego miasta. Kochają to miasto, chcą tutaj zostać. Mieszkańcy doceniają walory przyrodnicze, położenie, krajobraz, doceniają zabytki, doceniają właśnie tą tradycję, którą niesie 600 lat naszej miejskiej bytności i oczekują, żeby wykorzystywać nasze położenie, wykorzystywać naszą infrastrukturę, wykorzystywać ludzi, potencjał, zasób, który mamy, bo nie mamy mieć kompleksów. Szanowni Państwo, Łomża nie może czuć się gorsza od innych miast. Możemy i chcemy być miastem, które będzie raz, że ośrodkiem wzrostu subregionalnym, ale także będzie wykorzystywało swój potencjał. I stąd, Szanowni Państwo, właśnie z tych wniosków chcielibyśmy dzisiaj zaprezentować Wam nasze hasło wyborcze, z którym będziemy w tych najbliższych tygodniach do Was wychodzić i z którym, mam nadzieję, Państwo będziecie się zgadzać. Łomża bez kompleksów. Pod takim hasłem idzie do wyborów samorządowych Platforma Obywatelska w Łomży. Poinformowali o tym Maciej Borysewicz i Cezary Kisiel oraz radni miejscy Edyta Śladziewska i Stanisław Oszkinis, a także Piotr Serdyński z Rady z jednego z osiedli. Szanowni Państwo, te poszczególne obrazki przedstawiają pewne hasła, pewne idee, które to hasło za sobą niesie. Ja może zacznę od siebie. Szanowni Państwo, pierwszy rzut oka, port Łódka, Łódź motorowa. Czy to jest Giżycko? Nie, to jest Łomża. Mamy piękny port, mamy bulwary. Naszym atutem jest położenie nad piękną rzeką Narew. Mieszkańcy oczekują większego wykorzystania tego potencjału. Chcą spacerować, chcą dalszego etapowania budowy bulwarów i chcą także, co wyszło z tych badań ankietowych, dostosowania rzeki do możliwości pływania przez żaglówki i niewielkie łodzie motorowe. Dlatego też będziemy z takim przekazem dotyczącym turystyki do Państwa wychodzili. Bardzo proszę, Edyta. Łomża to miasto z wieloletnią historią, 600-letnią tradycją, kulturą, z wspaniałymi, pięknymi zabytkami, ale także ludźmi, którzy rozsławili bądź rozsławiają nasze miasto w całym świecie. Warto wykorzystać ten potencjał
Możemy być z tego dumni. Stasiu? Szanowni Państwo, pytaliśmy mieszkańców o rozpoznawalność naszego miasta. I bardzo duża ilość mieszkańców wskazywała na nasze piwo. Browar, który no, nie jest, to znaczy jest rozpoznawalny w mieście, ale nie tylko. W całej Polsce, w Europie, może i gdzieś dalej, powinien być przez miasto w jakiś sposób promowany, bo zyskujemy na tym my, mieszkańcy. Myślę, że piwo Łomża bez kompleksów w stosunku do Żywca. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, jedną z naszych najbardziej popularnych atrakcji turystycznych jest nasza plaża miejska. Łomża to miasto ludzi młodych, energicznych. Nasi mieszkańcy, ale również turyści bardzo chętnie, setki ludzi chętnie spędza tam czas w okresie wakacyjnym, dlatego nie możemy pozwolić, aby powtórzyła się taka sytuacja jak w tym roku, że przez blisko połowę okresu wakacyjnego ta plaża była nieczynna. Musimy ten potencjał, takie nasze atuty wykorzystywać. Szanowni Państwo, Łomża to również świetna infrastruktura sportowa. Orliki, stadiony, baseny. Tutaj również nie mamy się czego wstydzić i nie odstajemy w żaden sposób od większych miast. Należy to tylko bardzo dobrze wykorzystywać. Łomża bez kompleksów. Mieszkańcy Łomży przede wszystkim są dumni ze swego miasta, podkreślił Maciej Borysewicz, omawiając treść ponad 1000 ankiet.